Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Dzisiaj mamy 29 października, niedzielę. Nagrywamy materiał o ornitozie. Będzie krótko, zwięźle i na temat. Równy tydzień temu wróciliśmy z urlopu. W gołębniku zauważyłem 3 sztuki gołębi, które mają popuchnięte oczy. Wydzielina, taka jakby ropa z oczu też się wydostawała. Gołębi nie przebadałem, na moje oko jest to w 99% ornitoza, gdzieś tam myślałem, że może być to też mykoplazma, choć podałem 2 antybiotyki w kierunku ornitozy, 3 gołębie były chore, 2 gołębiom podałem 1 lek, 3 gołębiowi podałem, że tak powiem, na testy inny lek i powiem szczerze, wszystkie 3 sztuki fajnie doszły do siebie, także myślę, że 2 leki fajnie działają w tym kierunku. Za chwileczkę pokażę, jak wyglądały te gołębie, zaraz też pokażę, jakimi lekami były leczone, także na przyszłość już, jeśli ktoś będzie miał takie same objawy, to będzie wiedział, czym to leczyć, jakimi skutecznymi lekami. No za chwilę tu pokażemy, jak te gołębie wyglądały po moim powrocie i pokażemy, jak wyglądają teraz. Witam serdecznie hodowców. Dzisiaj taki przypadek w gołębniku. Przez tydzień czasu byłem na urlopie. Mama doglądała mi tutaj gołębie, karmiła, dawała wody. No i po tygodniu czasu dzisiaj zastałem takie coś. Dzisiaj mamy 22 październik. Roczna samiczka o numerze 2297. To oczko jest ok. Jak widać, z tej strony jest dramat. Pokaż się. Z tej strony, jak widzimy, jest dramat. Widzę, że są trzy samiczki takie już na gołębniku. Tamte, co prawda, mają dopiero podpuchnięte oczy, ale widać, że to już jest także początek. No moim zdaniem jest to ornitoza. Przed chwilą widzieliście samiczkę o numerze 2297. Pokażemy numer 2297. I samiczka na ten moment wygląda tak. Tu jest jedno oczko. I tu już praktycznie widzimy, oko jest, że wszystko ok. Opuchlizna zeszła. Wstawimy kąpiel. Gołąbek sobie zmyje wszystko z oka. I tak, ta samiczka. Zaraz pokażemy jeszcze raz. O, tak wygląda już na chwilę obecną. Więc praktycznie już jest prawie wszystko ok. Dzisiaj jest 6 dzień podawania. Po podaniu leku dzisiaj ostatni dzień dostanie tabletkę. Już pokażę, zajrzymy, jakie to są tabletki. Dobra, samiczka ta dostawała przez 6 dni codziennie po tabletce. Tabletki Orni DS Tab z Giantela. No bardzo fajna sprawa. Wcześniej gdzieś jak młode w trakcie sezonu także załapałem mi ornitozę, tymi tabletkami właśnie sobie zapodałem, wyleczyłem też. No co prawda wtedy dużo szybciej pomogło, ale gołębie nie były aż tak zainfekowane, bo widziałem, że delikatnie tylko miały podpuchnięte oczy, gdzieś tam już jakieś pierwsze uzdrowienie się zaczęło, to od razu zareagowałem. No tutaj w tym przypadku cały tydzień mnie nie było, także no nie miałem nawet kiedy dość szybko zareagować. Gołąb, jak widzieliście wcześniej, był mocno zainfekowany. Dzisiaj 6 dzień podawania tych tabletek. Wszystko jest ok. Oczywiście podkreślę tutaj, że ten film, materiał nie ma na celu reklamowania jakichś tam producentów i tak dalej, tylko po prostu pokazuje to, co się u mnie sprawdziło. Za chwileczkę pokażemy kolejne 2 gołąbki, które były leczone już innym lekiem. Tutaj także po starej samicy, o, bardzo dobrze widać to oko napuchnięte. Drugie oczko wygląda dużo lepiej. Nie mogę jej tu w dobrym świetle złapać. Nie mam tutaj dzisiaj kamerzysty żadnego. O. Tutaj mamy już też początek ornitozy. Załzawione oko, powieka jest podpuchnięta. Z tej strony oczko wygląda lepiej. Ta strona, widać, ta powieka już jest podpuchnięta. Widać, że z oka już z oka już widać, że taka wydzielina, coś jak ropa się wydostaje. Dobra, tutaj mamy kolejną samiczkę. Ta co prawda nie była aż tak mocno zainfekowana, ale też już miała, tutaj pokażemy, z tej strony czyściutko, z tej strony także już czyściutko. Także u tej samiczki nie ma ani śladu. Ta samiczka już pokazujemy. Dużo hodowców zna ten lek. Ta samiczka była leczona doksycylina
To jest doksycylina 200-200. Ta samiczka i jeszcze jedna samica, zaraz też pokażemy tą trzecią, były leczone tym właśnie lekiem. No jak dla mnie i te tabletki, czy także ta doksycylina, jedno i drugie się fajnie sprawdziło. Co prawda tu samica, gdzie była stosowana na tych tabletkach z Gentela, te Orni DS, była najbardziej zainfekowana, najmocniej. No jeden i drugi lek dał sobie z tym radę, poradził sobie z tym. Także jak najbardziej mogę polecić te dwa leki. No prosiłbym też Was, hodowcy, o własną opinię, czy mieliście, czy według Was jest to na 100%, że tak powiem, ornitoza bez badań, czy ewentualnie jakaś mykoplazma. Nie zagłębiałem się w to, czy mykoplazmę też te tabletki Orni biją, czy nie. Też nie zagłębiałem się w to, czy mykoplazmę bije doksycylina, także nie wiem. Wiem, że ornitozę jeden i drugi lek na pewno bije. U mnie się to fajnie sprawdziło. No także też bardziej doświadczonych hodowców gdzieś tam bym prosił jakiś tam komentarz ze swojej strony, czy mieliście podobne przypadki, podobnie leczone, czy badaliście i powiedzmy wyszło, że mykoplazma i też leczyliście tymi tabletkami. Będzie to na pewno przydatne dla mnie, jak i dla oglądających, którzy gdzieś tam z tym się też zmagają, bo jak wiadomo w tym roku te popuchnięte oczy, załzawione oczy, był to no, chyba dość spory problem w wielu hodowlach. Także zawsze jakieś tam będzie rozwiązanie, a za chwilę pokażemy jeszcze tą trzecią samiczkę. O, i tutaj zaprezentujemy trzecią samiczkę. Żeby ładnie ujęło. Tutaj już nie ma śladu. Z tej strony także jest bez śladu. O, ta samiczka była leczona doksycyliną. A tak widzieliście też, ta samiczka no nie miała, nie była aż tak mocno zawalona jak ta pierwsza 2297. Gąbki fajnie doszły do siebie, dzisiaj będą miały kąpiel, resztki gdzieś tam po prostu uklejone, to co zostało im na oczach sobie wszystko domyją, będzie wszystko będzie ok. Także co, jeśli materiał się podobał, jeśli gdzieś tam jest przydatny, zostawcie łapkę w górę, ewentualnie subskrypcję. Będziemy nagrywać dalej takie przydatne filmiki. W gołębniku też widzę, u jednego gołąbka pojawiła się ospa, także też pokażemy, nagramy, jak to z ospą wygląda. No jak widać, nagrywamy, będę nagrywał i te dobre chwile, i te złe chwile, bo trzeba pokazywać wszystko, co się w hodowli dzieje. Nie jest zawsze tak kolorowo, jak niektórzy twierdzą, że nie chorują, nie ma nic, nie ma tego, nie ma tamtego. Zawsze gdzieś tam coś wychodzi. Będziemy nagrywać, żeby gdzieś tam nie trzeba było w ciemno szukać jakichś leków na to, co podać, czym leczyć, tylko już takie przeze mnie przetestowane środki będziemy tutaj pokazywać. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, dobry lot, miłej niedzieli. A, no jeszcze o najważniejszym bym zapomniał, jeśli chodzi o stosowanie. U mnie ta pierwsza samiczka, najbardziej zainfekowana, dostawała dzisiaj szóstą tabletkę, dostała, czyli przez 6 dni dostawała codziennie po jednej tabletce. A jeśli chodzi o te dwie pozostałe samiczki, one dostawały doksycylinę i także dzisiaj dostały ją szósty i ostatni dzień. Także jeśli chodzi o stosowanie, ja stosowałem 6 dni i na tym dzisiaj kończę. Fajnie wszystko ustało, także nie ma sensu dłużej tego podawać. Pozdrawiam jeszcze raz.